Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest kolejny odcinek z Grand Theft Auto Online i Challenge, którego ja się wystrzegałem. Od dawien dawna wręcz odrzucałem niektóre tego typu challenge, ale kurczę, jeszcze Maciej pod nim napisał, że chyba zbyt łatwy. A ja twierdzę usilnie, że się nie da zwinąć czołgu z bazy wojskowej, więc dzisiejszy challenge od użytkownika o niku 1234 Zielu, który polega na tym, że mam ukraść czołg z bazy wojskowej i rozwalić nim inny czołg. Znaczy, chyba mam najlepsze auto do tego typu przedsięwzięć, bo nie dość, że szybkie, to jeszcze nie moje. Jakby czołg miał mnie trafić, no bo żeby go zwinąć, to muszę się przedostać tak blisko, tak się podsunąć, że... O kurde, to już jest jakiś koleś w środku. Cholera, nawet nie zauważyłem. On mi może troszeczkę utrudniać sprawy, albo też... Wręcz przeciwnie. Kurczę, tylko on bardziej celuje chyba w lasery, niestety. Więc pewnie jak będę uciekał moim czołgiem, jeżeli uda mi się go, kurczę, przejąć, jeżeli tylko wyznajdę w ogóle. Bo póki co nie ma nic. Aha, jak zwykle, sorry, zadziałała znowu zasada. Piechol chce czołg? No to nie ma czołgu. Tak po prostu. Ej, dobra, ale mogę tutaj wrócić jakby co laserem, nie? Znaczy, kurde, challenge, ale tutaj laser sobie tak po prostu czeka. No i dobra, się wyjaśniło. Więc tak, szybko z powrotem do samochodu. Nie ma czołgu. Jeszcze. Dobra, no ale tylko na to czekam. A patrzcie, jak kurczę, konsola zadziałała sama, żebym przypadkiem nie rozkojarzył się zbytnio. Dobra, już lata laserem pewnie, nie? Nad moją głową gdzieś tam. Po zachmurzonym niebie. Holender. No dobra, no to tak. Lasery już nie będą respawnować. Nawet poznikały te, do których dosłownie wsiadałem, ale... czołgi? No dobra, tutaj, bo to się zamienia powoli w kręcenie się po bazie wojskowej przez jakiś określony czas. A to nie taki challenge. Ej, dobra, jest znowu laser. Spróbujmy go znowu zwinąć. No może odjeżdżając tylko kawałek. Wysiedli. Znaczy wysiadł jeden. Dobra, czołgu jak nie ma, tak nie ma. Lasera też już nie. Wow. Ghost Base. Widzieliście kiedyś nawiedzoną bazę wojskową? To jest właśnie to. Fort Zancudo. Można by ładny program dokumentalny nakręcić. No mamy nagranie, gdzie znika laser. Znaczy, no nie dokładnie. Nie, w sumie wcześniej. Wcześniej tak. Wcześniej mamy dokładnie, jak znika. Oh shit, dobra. Nie. Ej, chyba koło. No, wiedziałem, nie? No to super. Teraz ale sobie podjadę po jakiś czołg. Szybko, dobra. Ej, skrzydła ci łowcy. Ja uwielbiam skrzydła tych łowców. No ale czołgi się nie pojawiają tutaj, no. Dobra, jeszcze chwilkę. Zobaczymy, jakie samochody ewentualnie na zamiennik tego z przebitą oponą. Oj, dobra, tam nie, no nie, nie będziemy tego zastępować na pewno jeepem wojskowym. Choć to w sumie chyba będzie ostateczność. Dobra, to jakiś kurde, ciężka kobyła. Kurde, jak to skrzydła ci łowcy. Nie, no dobra, ej, cio, jest coś innego, ale to jest wolne jak holender, no nie, no. No trudno, muszę tym, dodatkowe utrudnienie. Może łatwiej mi będzie teraz się zatrzymać koło czołgu. No nie zajeżdżaj mi drogi, chłopie, ja mam naprawdę przebitą tylną lewą oponę. Sterowność auta jest znikoma. No właśnie. Takie wygibasy się dzieją samoczynnie. Ale czołgu, jak nie było, jak nie ma, ale pojawił się znowu laser. Kurde, dobra. Zaraz tu wrócę, laserem. Pozamiatam trochę. No, chyba, że jeszcze zdążę. Jeszcze masz szansę zniknąć. Znaczy, teraz już nie. No, jakbym w momencie wsiadania tak mi podziękowali za trud, no to przepraszam bardzo, nie? To jest... No nie wierzę, samobójca! Ale świnia! Dobra, ale teraz może będą czołgi przynajmniej. Ale najpierw muszę odpowiedni samochód sobie znaleźć. Kurczę, nie chcę brać swoich. Szkoda pieniędzy później, ale to te duże teraz. No i jeszcze ciężarówkę, jeszcze większe. Ta, jeszcze większe mi tutaj przepuśćcie. Ej, kurde, włos od śmierci w sumie. No nie no, w sumie chciałbym przypał robić już wcześniej. No! Udało się uciec temu potrąceniu. Nie, dobra, ten jest troszeczkę mniejszy od Patrioty. Pytanie, czy przeskoczy przez płotek. Kurde, no to, że auto z gatunku drogie. No ale kurde. To nie znaczy, inaczej, nie zawsze to, co dużo kosztuje, jest dobre. No chyba, że chodzi o elektronikę. No ale to też nie zawsze. Można dorwać maszyny. Nie chodzi, mówię konkretnie o motoryzacji, ale na przykład, nie wiem, DVD,
czytnik Blu-ray, no cokolwiek, nieznanej firmy, ale z komponentami dobrej jakości będzie spoko. Kurde, pewnie, że nie przeskoczę. A tam w środku jak na złość dokładnie dwa te same samochody. Nie, dobra, sorry, wjedziemy na ulicę, jeżeli nic nie będzie ciekawego, dzwonimy do mechanika. No i nie ma nic ciekawego. Oprócz karambolu oczywiście. Ej, który w sumie karambolem nie jest, bo ten chyba... Nie, ten nie wykręci. Dobra, dajcie mi mechanika i co teraz muszę poświęcić, ewentualnie. Nie wiem, co polecacie? Inaczej, zobaczymy co zostało. Hello. Są tam... No wagą będziemy musieli chyba, no. Szybka, zwrotna... No tylko pytanie, czy będą czołgi. Czy właśnie nie zaklinuję sobie mojego najlepszego samochodu we wnętrzu bazy wojskowej, we wnętrzu Fortu Zancudo. Dobra, ale polujemy znowu na pojawiający się znikąd samochód. Chrupnęła animacja. Albo już tam stał, albo się pojawił i miałem go w zasięgu wzroku. Zobaczymy w drodze edycji. No ale i tak, jakby co, wsiadamy. To nie był challenge, jakby co, żaden. Żeby po prostu złapać. Moment pojawiania się samochodu okiem nagrywarki, no bo to nie kamera. Więc dobra, jest wakka. Starczy ją rozpędzić dobrze. No, abym tu zaklinował, no ale wstyd. Dobra, tutaj starczy taki pagóreczek delikatny. Pełen but. Pełen bucik. Dobre wybicie. Idealne wybicie. Piękne lądowanie również. No i dobra, czołg. Priorytetem. Nie żołnierze strzelający. Znaczy to naprawdę strzelać mogą, byleby nie mi po głowie. Kół odporny opony, przypominam. Dobra, bardziej z tej strony zawsze się pojawiali, tak? Dobra, jest laser. No co mi po laserku teraz? Teraz chciałem im uciec, to widzieliście, jakie mnie kurcze konsekwencje spotkały. Dobra, jeepy. Po drugiej stronie co? Może... moment. Nie, wydawało mi się tylko. Tylko mi się wydawało. To była ciężarówka. Właśnie o nią otarłem. Kurde, są te lasery, no ale na co mi one? Dajcie mi tu czołgi. Dobra, zrobimy tak. Łap bombę. I w ten sposób wyjeżdżając. Boom. Kurde, oczywiście nie dało się złapać dobrze, nie? Dobra, ktoś strzela. Jest dobrze? To chyba czołg? Pytanie jeszcze gdzie? Chyba, że to dalszy ciągu eksplodujący laser. No tutaj jest ich pełno. Jest co? Ło, trzy czołgi koło siebie! Nie, nie, nie. Oj, nie. Trzeba rozproszyć towarzystwo. Delikatnie, ale no kurde, oczywiście nie. Jak nie ma, to nie ma. Jak już są, to trzy koło siebie. I Maciej dalej twierdzi, że to jest łatwy challenge? Przejąć czołg? I jeszcze później rozwalić jakiś... No to dobra, uznajmy, że uda mi się wsiąść nawet do jakiegoś czołgu. Uznajmy, że będę miał na tyle szczęścia, że... uda mi się podjechać, wysiąść i wsiąść do niego. A to jeszcze tutaj pełno czołgów dookoła się kręci. Kurde. To jest naprawdę ciężkie. A dobra, zniknęły? Czy dalej tam są? No kurde. Od przybytku głowa nie boli. No są lasery. Kurde. No serio, dałbym sobie uciąć głowę. Głowę nawet. Żeby były trzy. A teraz żadnego. Ej, dobra, jak... Zachowujemy się jak James Bond. Czyli... Samolot raz. Kurde, samolot. Raz. Dobra, coś tam strzela. Dobra, dywersja, bo jest tutaj koło mnie. No co to miało być, tej? Co to miało być? Już wysiadałem. A moja wagka najwidoczniej ma tak nisko osadzony przód maski, że no, wjechałem pod czołg. Prosto pod czołg. Okej, minęło wystarczająco czasu, żeby wezwać mechanika jeszcze raz, choć nie, moment, gauntlety, tym sobie dam radę. Dajcie proszę. No to już padło. To też już padło. No kurde, to jeszcze sekundę temu jechałem, no przejechał po drugiej stronie. Akurat. Gauntlet? Nie. Jeszcze gorzej. Stój. Dziękuję bardzo. Dobra, moment skoku. Ale czy przez skoku? Tak, dobra, chociażby przez jeden płotek. Wystarczy. No to jest zdecydowanie wolniejsze, mniej mobilne. Kurde, łatwy cel dla czołgu. No nic innego nie mam. Dobra, mogę ewentualnie tutaj na lewo podjechać, zobaczyć co stoi. Zdarzając wszystkich od dupy strony, że tak powiem. Ło, sorry, nie zauważyłem, serio, nie chciałem ci potrącić. Ej, ło! Dobra! Nie odjeżdżaj!
Nie, bo to już to mnie rozwalić po prostu strzelając. Kurde, dobra, muszę się tak chować. To utrudnienie sobie jeszcze dodatkowo będziemy musieli przejąć. No co ty robisz? No strzelaj. Będziemy musieli przejąć czołg pieszo. Jeżeli, kurde, w ogóle to jest możliwe. Nie wydaje mi się, że było, niestety. No chodź tu, dobra, podjedź. Jakąś szarżą grubą, ale... Ej! Ej, on jest pusty, czy się rozwalił? Dobra, ja to muszę sprawdzić, sorry. Nie, auto aim! Dawaj! No jakim cudem, kto? No już się wdrapywałem na górę. Tak blisko jeszcze nie byłem, serio. No dobra, no to do 3 razy sztuka, jak to mówią, no kurde. Akurat startujący laser. Ej, jakiś inny gracz? No teraz przyspieszy. Ej, dostał? Tak już może nie? Dobra, powiedzmy, że dystans zbyt wielki. No ale oddaliliśmy laserkę od bazy wojskowej bardzo dobrze, fajnie. Tylko potrzebujemy... Gleby na ryj? Nie. Tego superlemu nie, ale dzięki, że chcesz pomóc. Potrzebujemy samochodu, który będzie się nadawał do przeskoku przez płot. Dobra, same gówna. Nie ma czasu. Ej, to już długo stoję w tym miejscu. Serio. Naprawdę ktoś się zagapił. Rozumiem, że nie patrzę w stronę, z której jadą samochody, ale stoję cały czas. To nie powód, żeby go przejechać po prostu. Ej, a spróbujmy ocelotem. Dobra, i teraz mówisz, tam się pojawi, tak? Dobra, no to patrzmy cały czas, nieprzerwanie. No póki co dwa razy się rozglądałem i dwa razy pojawił się właśnie tam. Więc kurde, gorzej jak pojawić tam dalej gdzieś. No. Za mną. Dobra, czyli dokładnie tam, gdzie nie patrzę. Dobra, nie dać się potrącić na śmierć teraz. Ej, życie nie mam. Dobra, odnawia się. Są kuloodporne opony w tym przybytku? Oj kurde, nawet nie wiem, a nie chcę sprawdzać. Bo to jest najlepsze auto i jedyne chyba, którym dam radę przeskoczyć. Choć w sumie nie próbowałem jeszcze. Chrzest bojowy ocelota, uwaga. No, zdany, ale nie wzorowo. Można było lepiej. Kurde, akurat te drzwi mi się by przydały. O, po lewej będziemy mijać żołnierzy. Holender. Dobra, to może większym łuczkiem. Ale tak, jak kurde czołgistę zobaczę, to mi wiele brak drzwi nie będzie przeszkadzał. Oczywiście. Dobra, ktoś tam, coś tam, jakoś coś. Czołg? Nie. Ani jednego, a za plecami... Oj, shit, laser się wczytał. Ale fuks, widzicie to? Ej, naprawdę, ułamki sekund. Milimetry zadecydowały, że nam się nie roztrzaskaliśmy. No tutaj po lewej żołnierz, ale poza żołnierzem nic. Ale okej, okay, jest obstrzał, to też będą i czołgi. Pewnie. Zaraz. Tam? Tak jest, pewnie, że czołg, stój! No gdzie mi uciekasz? Kurde! Da, no wspinaj się! Nie, tu to kolejny, kurde! Challenge! Failed! No ale niestety, no mówiłem, no to nie jest łatwy challenge, naprawdę. A ja podejmuję tylko 3 próby, bo teraz już tak właśnie czas odcinka by mi się już pewnie kończył, ale... Tak ładnie poskładałem, że pewnie... Nie minęło jeszcze więcej niż 13 minut. Ej! Ej! Smażcie to. Jeszcze raz spróbujemy. Może się uda. A nóż widelec, nie? A nóż widelec. Dobra, oczywiście tutaj nie. Nie tymi. Ej, no dobra, gauntlet. Wyjechał gauntlet. Może pojedzie kolejny. No jak pięknie! Dobra. Nie, dobrze, czas w odcinku jeszcze pozwala na kolejną próbę. Nawet całkiem zgrabnie to idzie, wam powiem. Więc czemu by od razu kończyć? Czołgi się pojawiają, co prawda w najgorszych momentach, te dodatkowe. Zazwyczaj pojawia się jeden, a później nagle 3, znikąd. Dobra, jeden płotek, tylko tyle chciałem. Tu na wsteczny nawet możemy kawałeczek pojechać. Dobra. Ej, próba numer 4. Tak nagle, niespodziewanie. Jeszcze się nie żegnamy, jeszcze nie kończymy. 20 minut. Tego chcę się trzymać, 20 minut odcinka. No, chyba że challenge naprawdę będzie taki typowo, że na przykład typowo wyleć 10 km do góry, zostań tam i... zostań. I siedź.
A ja tam będę na górze, a później jeszcze będzie co robić, bo zanim się dostanę na dół, to czasu minie za dużo, wręcz. Ej, shit, telefon w najgorszym momencie. Oczywiście, nie, spokojnie, oddzwonię. Nie mogę się tutaj zatrzymać, tak po prostu. Skręt w prawo, raz, poproszę. Ej, czołg? Nie, to tylko chyba ciężarówkę, tak? Dobra, a za mną? Też czy... A, widziałem tego czołgistę, widziałem. Ej, ale co jest? Ja nie mam opony jakieś? Czy takie wgnioty już, że naprawdę kiepsko się skręca? Dobra, strzelają. Aha, dziesiątki od razu, dziesiątki tysięcy. Różnych wojskowych, w tym czołgi. Oczywiście, dobra. Daj tu. Na pełnym przypale znowu. No wchodź! No kurde, lufą mnie zgarnął, no. Dawaj. Nie, nie potrafię. Po prostu nie potrafię ukraść czołgu chyba. Ale dobra, wiecie co? Jeszcze jedną próbę. Jedną. No to skok przez płot. Dobra, właściwy gauntlet na właściwym miejscu. Ej, prawie dwa się udało. No dobra, wcale nie prawie. Parę metrów zabrakło. Może z dwa. Okej, no dobra, bez przesady. Nawróć, kurde, żwawiej. Cztery gwiazdki są. Czołgiści pewnie też się pojawią prędzej czy później, ale to już serio będzie ostatnia próba. Ostatnia w tym odcinku. I mam nadzieję, że będę miał okazję przetestować swoje umiejętności edytorskie i jakoś przekreślić ładnie tamtego challenge'a, żeby to nie sprawiało organizmu w efekt refluksu, czyli żygu. Dobra, wbijamy się w niego. Nie! Aaaa! Czemu w ten sposób? Kurde, no, wszystkie samochody moje, no. Ej, wszystkie poza jednym. Ej, dobra, sprawdźmy. Ten samochód, który tak bardzo wam wszystkim leżał na sercu. Ten, którego szukałem 5 odcinków, nie znalazłem, ale później udało mi się znaleźć. Dzwońmy po sułtana. Kurde, bliżej drogi muszę być. No i dobra, to sprawdźmy, jak się sprawuje przy przeskoku przez płot. No i jak tam? Ej, no prawie, zadatki były nawet na dwa płotki. Ale przypominam, że ten pojazd nie jest w ogóle ulepszony, ani trochę, nawet nie ma kuloodpornych opon. Co tam jest wydatkiem pierwszego rzędu. Najpierw opony, później jakieś inne upgrade'y, pancerz i tak dalej. No silnik i tak dalej, bo to są już tylko udogodnienia. Ale dobra, ostatnia próba, serio. Już mam najgorszy z możliwych samochodów do tego przedsięwzięcia, ale kto wie. Jeżeli nie wjadę pod gościnicę, no to może się uda. Czołgi? Halo? Tanks? Dobra, już zostałem postrzelony, ale tylko delikatnie. Jeep? Tak jest, dobra, spokojnie, z tym sobie damy radę. Wyminiemy ładnie tutaj teraz dróżką. Ej, to jest jakiś gracz. No jeszcze mi tego było trzeba, nie? No nawet nie miałem okazji dobrze przetestować tego sułtana, ale nie, kochani, serio, challenge failed, niestety podtrzymany. Więc żegnam się z wami w tym momencie, to trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Pięknie się zaczyna ta próba poza odcinkiem już. Nie, no to sobie myślałem, że dobra, no przejeżdżę akurat gauntlet, mogę spróbować jeszcze raz. Kto wie, może już po odcinku mi się uda. Zazwyczaj tak się dzieje, że kiedy akurat nie nagrywam, dzieją się rzeczy naprawdę wybitnie dobra, tak w odcinku takie powiedzmy średniawki. Choć nie, czasami też headshoty dobre wpadają, oj dobre. I udaje się nagrywać. Dobra, może czołg. Jednak się uda. No, na dwóch kółeczkach tylko. Podpisujesz tutaj umiejętnościami technicznymi właśnie. Żołnierz plus inny gracz. Kurde, ze mnie świnia. Ale ze mnie prosię. Tak komuś zepsułem. Ej, dobra, to może mi się uda czołg. Nie, raczej nie. O, jest czołgista, dobra. Stój! Zanim on odwróci lufę. Dobra, dawaj. No, aaaa! Jednak nie. A chciałem, dobrze.